W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W roku szczególnej łaski, w roku setnej rocznicy objawień Matki Bożej tu na tym miejscu gromadzimy się, aby z ufnością zawierzać Bogu przez jej wstawiennictwo wszystkie nasze intencje i sprawy. To wszystko, z czym pielgrzymujemy, to wszystko, co kryje się w naszych sercach, ufając, że Maryja, jak każda z matek, pragnie dobra swoich dzieci. W tej Eucharystii polecamy Bogu następujące intencje. Ksiądz Marcin modli się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Fatimskiej. Dla córki i jej rodziny prosi mama. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Anny i Kingi, ksiądz Bogusław, z prośbą o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla małego Maksia, modlę się ja. Za świętej pamięci Zofię Kazimierza Olszak, ojciec Grzegorz. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny, Macieja, Amalii i Zofii, ksiądz Jarosław. Z okazji 38. rocznicy ślubu dla Barbary i Waldemara, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla nich, dla ich dzieci i wnuków. W 35. rocznicę ślubu Marii Grzegorza modli się ksiądz Jakub w intencji grupy z Legnicy, modli się ksiądz Roman, ksiądz Rafał z Rawicza modli się w intencji Bogu wiadomej, ksiądz Roman z Grodziska o zdrowie dla Cezarego i potrzebne łaski w rodzinie, ksiądz Rafał z Bambergu o zdrowie dla Janiny. W ciszy z ufnością zawierzmy Bogu wszystkie nasze intencje i sprawy. Abyśmy więc godnie mogli uczestniczyć w tej ofierze mszy świętej, wzbudźmy akt żalu i przeprośmy Boga za nasze słabości, grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie szczesz tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie spłucili jak wszyscy ci, którzy nie znają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żywi pozostawieni na przyjście Pana nie wyprzedzamy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan wstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my żywi tak pozostawieni wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie pocieszajcie się tymi słowami. Oto Słowo Boże. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały. Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą. Pan zaś stworzył niebiosa. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Duch Pański spoczywa na mnie, posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski u Pana.
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili, czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie, dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siądźmy sobie wygodnie. Jezus przyszedł do Nazaretu, bo tam mieszkała jego matka. Tam się wychował, tam miał kolegów, tam znał wszystkich, tam wszyscy jego znali. I teraz po kilku tygodniach nieobecności, po poście na pustyni i po pierwszych wydarzeniach w Kafarnaum wraca do swoich, tam gdzie znał każdą uliczkę, każdy dom, każdy wręcz kamień na podwórzu i poszedł do synagogi, żeby czytać. Najpierw ludzie z podziwem słuchali jego słów, ale potem coś w nich drgnęło, zupełnie jakby byli z Polski. Obudziła się w nich zazdrość. Jak to? On, syn Józefa, on nas będzie pouczał? On będzie mówił, że te słowa dotyczą jego? Nie. Tu przesadził, przegiął. Jezus doskonale odczytał ich intencje, bo tu nie chodziło tylko o zwykłą zazdrość. Tu chodziło o odwieczny spór między człowiekiem a Bogiem. Kto dyktuje warunki? Kto pisze scenariusz? Od tego zaczęło się wszystko w raju. Grzech pierworodny właśnie polegał na tym, że Ewa z Adamem pomyśleli, że napiszą lepszy scenariusz niż Bóg. I to dokonuje się w dziejach całej ludzkości po dziś dzień. Próbujemy sami pisać swoje scenariusze, zamiast dopasować się i wpisać w ten scenariusz, który Pan Bóg dla nas przygotował. To się przejawia w najróżniejszy sposób, od takiego najbardziej niewinnego, kiedy człowiek w dobrej wierze pyta, gdzie był Bóg, gdy były obozy koncentracyjne, gdy wybuchają bomby terrorystów, gdy toczą się wojny, gdy teściowa jest taka, a nie inna. Gdzie jest Pan Bóg? Przecież ja bym to lepiej urządził. Ja bym sprawił, żeby ta się w ogóle nie urodziła, żeby te bomby powybuchały gdzieś w magazynach. Ja bym to lepiej urządził. A ostatecznie kończy się na tym,
że tak jak w Nazarecie ludzie wyrzucają Boga ze swojego życia. Na pewno będziemy się spotykali, już się spotykaliśmy z różnymi przejawami wypędzania i wyrzucania Boga ze swojego życia. I nie łudźmy się, każdy z nas ma też swój skromniutki udział w tym wyrzucaniu, bo za każdym razem, gdy podejmujemy decyzję przeciwko Bogu, gdy stawiamy na swoim, to tak jakby człowiek wypędzał Boga ze swojego życia. I myślę, że wtedy, gdy Jezus przechodził pośród tego wzburzonego tłumu, gdy z takim bólem serca opuszczał swoje miasto, któremu chciał dać to, co najlepsze, ale oni nie chcieli tego przyjąć, to jeszcze bardziej bolała wtedy jego matka Maryja. I teraz możemy odnieść tę scenę z dzisiejszej Ewangelii do Fatimy, do naszych pielgrzymek, a mianowicie tu jest miejsce, gdzie mieszka Maryja, taki fatimski Nazaret. Tu jest miejsce, do którego przybywamy, podobnie jak Jezus. I trzeba, żebyśmy w tym miejscu poczuli się jak u siebie w domu. I chociaż tutaj wszystko wygląda inaczej niż w naszych domach i parafiach w Polsce, to jednak tu jest właśnie to źródło procesji fatimskich, różańca fatimskiego, modlitwy, którą każdego dnia i miesiąca zanosimy do Matki Bożej Fatimskiej. I trzeba, żebyśmy u tego źródła poczuli się jak u siebie, w sposób najbardziej naturalny, harmonijnie włączeni w atmosferę tego miejsca i w te słowa, które tutaj Maryja w trosce o ludzkość, która wyrzuca Jezusa ze swojego życia, które Maryja nam daje. Pośród tych słów chciałbym zwrócić na jedno zdanie, które często jest pomijane. Maryja powiedziała bodajże w czasie trzeciego objawienia do dzieci fatimskich: nauczcie się czytać. Nauczcie się czytać. Umiemy czytać, ale czy czytamy, czy karmimy się Słowem Bożym, czy czytamy Gościa Niedzielnego, Niedzielę, wiele innych czasopism katolickich, czy też marnujemy dar czytania na różne hajty w internecie i wiele, wiele jeszcze innych zupełnie niepotrzebnych, trujących i szkodliwych rzeczy. Maryja chciała, żeby dzieci fatimskie nauczyły się czytać najpierw po to, żeby czytały Słowo Boże, a potem po to, żeby umiały przekazać, tak jak święta Łucja, bogactwo tego orędzia, które Maryja do nich skierowała. A dalej całe to orędzie fatimskie jest nastawione na ratowanie ludzkości. Wszędzie tam, gdzie Bóg jest sam bezsilny, bo tak szanuje ludzką wolność i ludzkie wybory, tam posyła swoją matkę, aby ona macierzyńską, matczyną miłością, troskliwością, zrozumieniem spróbowała przekonać tych, których nie przekonuje Słowo Boże. Spróbujmy w czasie naszego pobytu w Fatimie, naszych modlitw, różańców, procesji światła, wniknąć właśnie to przesłanie, które Bóg kieruje najpierw w swoim słowie, a potem poprzez swoją matkę. Niech to przesłanie przemieni nas, abyśmy i my swoją modlitwą, postawą i świadectwem wiary mogli także przyczynić się do ratowania świata.
wsparci pośrednictwem i opieką Matki Bożej Fatimskiej, przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby z nadzieją i radością podjęli fatimskie wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za pasterzy Kościoła, Ojca Świętego Franciszka, biskupów, naszych księży, aby w mocy Ducha Świętego głosili Słowo Boże i umiejętnie odczytywali znaki czasu. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie dla całej rodziny ludzkiej i o nawrócenie Rosji. Ciebie prosimy. Polecajmy wszystkie intencje towarzyszące tej Eucharystii, także intencje pielgrzymujących tutaj wiernych, aby otrzymali to, czego w sercach pragną. Ciebie prosimy. Módlmy się o radość życia wiecznego dla zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, nam bliskich, zmarłych pielgrzymów i naszych parafian. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, uczestniczących w tej najświętszej ofierze, byśmy nigdy nie spychali Chrystusa na margines naszego życia, lecz by On był życiem naszego życia. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony Wszechmogący Boże w tajemnicy Kościoła i Twej Najświętszej Matki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął nasz Bóg Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z pokoju, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu, złożone ku czci Twojej chwały. Niech ta ofiara wyjedna nam przebaczenie naszych grzechów przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wychwalali Ciebie, Boże,
za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Maryi i zawsze Dziewicy. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Ubodźmy się, Twoją, Panie Jezus, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Hiacyntą i Franciszkiem, z naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała,
przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Który maczysz wszelkie świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który maczysz wszelkie świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który maczysz wszelkie świata, okaż nas spokojnie. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, Ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pozdrowiona, w której Jezus Chrystus.
Trwając w dziękczynieniu, zawierzmy Maryi wszystkie nasze intencje i sprawy, to wszystko, co kryje się w naszych sercach, z czym pielgrzymujemy, o co prosili nas nasi bliscy, ufając, że Maryja wysłucha te wszystkie nasze prośby i błagania. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, u Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby i błogosław nam każdego dnia w naszym codziennym pielgrzymowaniu i spraw, abyśmy zawsze pełnili Twoją wolę przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, niech Bóg błogosławi, wyprasza potrzebne łaski i z tym Bożym błogosławieństwem udajmy się na te kolejne godziny naszego pielgrzymowania. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Królowej, a nie z tej świętej.